No trochę zabrakło tej skuteczności na pewno, bo tych sytuacji było sporo i niestety tylko 1-1. Co się działo w przerwie, bo na tą drugą połowę weszliście dużo pewniej. Co wam powiedział trener, jak to wszystko wyglądało w szatni? Nie chcę zdradzać, co było w szatni, ale gdzieś no, trener nam na pewno pomógł gdzieś w jakieś korekty i naprawdę było gdzieś pozytywnie, nakręcaliśmy się cały zespół i wyszliśmy na tą połowę jeszcze bardziej zdeterminowani, bo pamiętaliśmy, co się wydarzyło w pierwszym meczu z Mołdawią i nie chcieliśmy tego powtórzyć i gdzieś strzelamy szybko bramkę, mamy później też okazję i szkoda tej skuteczności, bo powinniśmy wygrać to spotkanie. Utrudniacie sobie trochę szanse na bezpośredni awans na Euro. Jak wy je oceniacie, też patrząc na tą dzisiejszą grę? Wierzycie w to, że jeszcze się wam uda? No na pewno trzeba wierzyć. No na ten moment musimy się gdzieś, myślę, skupić na sobie i gdzieś z każdym kolejnym meczem iść do przodu i kolejny mecz wygrać z Czechami i zobaczymy, jak się te wyniki ułożą, a jak nie, to będzie trzeba walczyć w barażach i damy z siebie wszystko, żeby pojechać na te mistrzostwa. Karol, po twojej bramce no, wydawało się, że idziecie za cioszem, że wszystko układa się po naszej myśli. Aż 7 celnych strzałów naszej reprezentacji, 1 celny strzał niestety Mołdawii i gol. Czy też miałeś wrażenie z boiska, że to tylko kwestia czasu, kiedy piłka wpadnie do bramki i wygramy mimo wszystko to spotkanie? Gdzieś czujesz to na boisku, że masz tą kontrolę, że idziesz do przodu, że atakujemy dużą ilością, że jest nas w polu karnym 4-5 zawodników, to gdzieś łatwiej jest o te sytuacje, o te gole i no na pewno każdy z wiarą gdzieś wchodzi w to pole karne i myśleliśmy, że wygramy to spotkanie, ale no niestety ta skuteczność dzisiaj zawiodła i gdzieś to ostatnie podanie czasami też i na pewno to boli, bo myślę, że z perspektywy całego spotkania na pewno zasłużyliśmy na 3 punkty. Dziękuję bardzo. Nie grałeś dużo w tym spotkaniu, ale co twoim zdaniem było powodem tego, że no nie wygraliśmy, nie daliśmy sobie szansy, żeby dalej być w grze o awans? Na pewno bardzo zła pierwsza połowa, chociaż mieliśmy swoje gdzieś tam chyba dobre 100% nawet sytuacje, ale no jak chce się jechać na Euro, chce się wygrywać takie mecze, no to musimy takie mecze jak dzisiaj wygrywać. Na pewno druga połowa była o wiele lepsza. No, sytuacji było sporo, brakowało tego ostatniego podania, wykończenia akcji, ale to wiadomo, no to łatwo mi tak powiedzieć, no, bo to co widziałem, tak, no, jest trudna sytuacja, po raz kolejny zawiedliśmy, wydawało się, że jak dostaliśmy taką szansę od losu, że wszystko od nas przed tym meczem zależało, no to po raz kolejny gdzieś, no nie wiem jakie słowa użyć, no przepaściliśmy tą sytuację i ciężka jest sytuacja, bardzo, bardzo chcieliśmy, no zaangażowanie w drugiej połowie było na pewno na dużo wyższym poziomie niż w pierwszej połowie, ale tak jak mówię, no z całym szacunkiem, no ale no, dzisiaj graliśmy z Mołdawią. Nie wiem, może czym to jest spowodowane, może jakimś lękiem, w sensie boimy się wziąć odpowiedzialność w trudnych momentach, bo tak to wygląda. A jaka jest twoja taka recepta dzisiaj jako doświadczonego zawodnika, który pewnie już jest bliżej końca tej kariery reprezentacyjnej? Co musimy zrobić, żeby po prostu ta reprezentacja już nie przynosiła więcej wstydu? Co musimy zrobić? No mamy nowego selekcjonera, który na pewno będzie robił wszystko, żeby ta reprezentacja lepiej grała. No, widać to już po tym zgrupowaniu. Są nowi zawodnicy, którzy debiutują, których trener wprowadza. Zawodnicy rezerwowi też jak wchodzą, to są to już nowi zawodnicy, więc powiedziałem, no tu trzeba czasu, ale no, z całym szacunkiem no, musimy takie mecze wygrywać. Mimo wszystko, że nieskuteczność dzisiaj była na wysokim poziomie. A tak jak mówię, no to jest reprezentacja i tak jak powiedziałem, no każdy musi wiedzieć, co to jest gra w reprezentacji i to każdy musi zawodnik wychodzić z dumą i zaangażowaniem wielkim, jeszcze bardziej niż w klubie. To ja chciałem dopytać, bo czy to by się nie gotowało, gdy widziałeś właśnie swoich kolegów na boisku, którzy właśnie tych pojedynków nie podejmowali, to chyba już kolejny
mecz z rzędu, ty też dostałeś bardzo mało minut i jak wszedłeś to od razu i Przemek Frankowski się trochę obudził, żeście pograli z boku i od razu ta przewaga się zrobiła przez 80 kilka minut, to w zasadzie to było klepanie z jednej strony. Do drugiej tych pojedynków nie było. No tak, to ja to właśnie podpowiadam jako starszy zawodnik, co grałem na mojej pozycji, żeby właśnie wykorzystywali te boczne strefy, wychodzenie na prostopadłą piłkę, czy wychodzenie na wolne pole, tak? Ale to mówię, to jeszcze ta reprezentacja na nowo musi się odbudować, bo to już nie jest ta reprezentacja, co była kiedyś, tak, z doświadczonymi zawodnikami. Dzisiaj mamy debiutantów w reprezentacji, którzy potrzebują czasu. To nie jest tak, że wejdzie i od razu taki zawodnik będzie liderem, jeden czy drugi, więc tak jak mówię, ja jako doświadczony zawodnik mogę tylko starać się gdzieś zmotywować, powiedzieć jakieś słowo wsparcia w sensie, ale na boisku już każdy musi wiedzieć dla kogo gra, w sensie dla Orzełka i każdy musi wykorzystywać, bo tu w reprezentacji to nie ma tak, że teraz miesiąc czasu przerwy jest i nie wiadomo jaka będzie następne powołania, jakie będą. Tu każdy zawodnik przyjeżdżający na zgrupowanie musi wiedzieć, że to może być jego jeden ostatni mecz czy ostatnie zgrupowanie, bo inaczej tak będziemy podchodzić, że ktoś ma kredyt zaufania, to będziemy tak wszyscy. Nam teraz łatwiej zapytać, bo być może tych debiutantów było naraz za dużo w tak ważnym meczu. Nie, no wy też tego oczekujecie, zmiany pokolenia i ja wszyscy w tych chłopaków musimy wierzyć. Ja jako doświadczony zawodnik jestem pierwszy, który im zawsze pomoże. Ja będę na boisku, oczywiście na boisku swoją postawą, a w szatni to zawsze wsparciem, bo ci zawodnicy potrzebują tego i to jest najważniejsze. To może ja zacznę. Adam, bardzo dużo sytuacji bramkowych, 7 strzałów celnych, jeden tylko Mołdami, wynik 1-1. Co się działo w drugiej połowie, że ta piłka nie chciała wpaść do bramki, zresztą w pierwszej też? Ja bym tutaj właśnie patrzył trochę szerzej na to spotkanie, ponieważ źle weszliśmy w to spotkanie, zbyt bojaźliwie, zbyt mało agresywnie. Mam wrażenie, że Mołdawianie trochę nas stłamsili. Straciliśmy bramkę i musieliśmy gonić wynik. To był bardzo korzystny scenariusz dla przeciwnika, ponieważ oni potrafią się bronić. Zagęścili środek pola, cofnęli się i tak na dobrą sprawę środkiem boiska bardzo ciężko było się tam przedrzeć. Po zdobyciu bramki wyrównującej szukaliśmy, no tak, oni się jeszcze bardziej cofnęli, natomiast my wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia, bo w remis nam praktycznie nic nie daje, więc staraliśmy się wykorzystywać boczne strefy boiska, tam szukać przewagi i właśnie dośrodkowań. Kluczem w takiej sytuacji jest to, żeby mieć odpowiednią liczbę zawodników w polu karnym i tę akcję kończyć. Mieliśmy dużo sytuacji, takich pół sytuacji, ale też jedną czy dwie klarowne i nie będę mówić, że powinniśmy ten mecz wygrać, bo to jest oczywiste, no ale niestety wynik jest jaki jest. Musimy to przyjąć, choć nie ukrywam, przyjąć taki wynik jest cholernie ciężko. A to powiedziałeś, że Mołdawianie was tłamsili, patrząc na rankingi tych drużyn, to aż się wydaje niewiarygodne. Czy wy się spodziewaliście, że właśnie Mołdawia stłamsi? Rankingi nie grają, natomiast to jest kwestia wejścia w mecz. Uważam, że oni po prostu dobrze weszli w mecz. Ja tutaj nie chcę im nic zabierać. Natomiast my jesteśmy jakościowo lepszym zespołem, no ale żeby to jakoś pokazać, trzeba jeszcze dorzucić do tego taki poziom cwaniactwa, agresywności i oni to mieli dzisiaj na wyższym poziomie. Mówię to szczerze i trzeba im to oddać. Nie powinno tak być, no ale tak ten mecz wyglądał. Dodatkowo wydaje mi się, że ich planem było to, żeby w podstawowym fragmencie właśnie szybko zdobyć gola, a bronić się akurat to oni się potrafią. No i mieliśmy z tym problem. Pomimo tego, że szybko strzeliliśmy bramkę na początku drugiej połowy, nie starczyło nam już czasu, żeby ten, może nie czasu, no ale no trochę też takiego piłkarskiego szczęścia, żeby ten wynik przechylić na naszą korzyść. Wielki zawód. Sytuacja w tabeli jest taka, jaka jest. Powiedz, wczoraj Wojciech Częsny powiedział, że eliminacje pokazują, że Polacy nie zasługują na to, żeby awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. Zgadzasz się z tym, patrząc, jak teraz wygląda sytuacja? Mi to bardzo ciężko przechodzi przez gardło, ponieważ jestem całym sercem z tą reprezentacją, oglądając poprzednie mecze jako kibic, teraz jako zawodnik, no serce krwawi, no bo też biorę pod uwagę to, ile osób przyszło dzisiaj na Narodowy, ile osób ogląda nas przed telewizorami. To nie jest przyjemna sprawa i mnie to osobiście bardzo boli.
Wiem, że taki jest sport, ale no też musimy się nauczyć takie mecze wygrywać, ponieważ no tylko zwycięstwa będą dawały nam awanse na wielkie turnieje. A jak sami widzicie, słabych drużyn w Europie jest coraz mniej, albo praktycznie już w ogóle ich nie ma. Musimy też, uważam, zacząć każdy sam od siebie, by nasz poziom piłkarski, mentalny wznosić i na każde zgrupowanie przyjeżdżać jako lepszy zawodnik, ponieważ no, to jest tylko warunkiem rozwoju. No, na dzisiaj to nie wystarczyło. To, co powiedział Wojtek, no, zawsze mówi szczerze, ja się z tym zgadzam. Wiesz, czasem powiedz mi, duża krytyka teraz spada na Arkadiusza Milika, bo teraz czytamy w mediach społecznościowych, żeby się z nim zgadzasz, czy jak to wygląda w tym zainteresowaniu współpracy? Ja jako napastnik doskonale wiem, że zdarzają się sytuacje dobre dla napastnika, złe. Często jesteśmy rozliczani przez pryzmat sytuacji, to jest normalne. Czasami nie wykorzystamy stuprocentowej sytuacji i po prostu się nam obrywa w zasłużenie. A są też momenty, gdzie tej sytuacji nie mamy, gdzieś to się wtedy, gdzieś ta krytyka trochę cichnie, bo się mówi, że nie ma sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Są różne kryteria oceny napastnika. Ja absolutnie nie będę przykładać swojej cegiełki do krytyki kogokolwiek ze swojej drużyny, ponieważ po pierwsze to nie jest moja rola, po drugie uważam, że w takich krytycznych też momentach buduje się zespół. Ja ciągle wierzę, że my na Euro pojedziemy i ostatnią rzecz, którą teraz będę robić, to wypowiadać się na temat kolegi, czy zagrał dobry, czy słaby mecz. Dziękuję bardzo.